Siema! Rozpoczął się świętokrzyski festiwal szachowy, także dzisiaj opowiem wam o tym, co działo się w pierwszej rundzie, ponieważ już jestem po niej. Jak widzicie, ubrałem nawet koszulę, także będzie to wyjątkowy filmik. Myślę, że to jest pierwszy i ostatni raz, jak widzicie mnie w koszuli. No i moim przeciwnikiem, tak jak wam mówiłem to w filmie na temat wbijania FMA, był niżej notowany zawodnik Kuba Gołębiewski o rankingu 1670. No i tutaj, wiecie, tak podszedłem do tej partii w miarę na luzie, natomiast wiedziałem, że jest to młody zawodnik, a młodzi zawodnicy mają to do siebie, że zazwyczaj ich rankingi są zaniżone, bo trochę inaczej gra się z zawodnikiem, który ma, powiedzmy, nie wiem, 30 lat i ma ranking 1600, a trochę inaczej jak się gra z zawodnikiem, który ma 12 lat i taki ranking. No i Kuba raczej był tą drugą osobą, natomiast stwierdziłem, ok, no gramy, jak mam wbić kiedykolwiek FMA, no to nie ma co się bać zawodników o rankingu 1670, także zdecydowałem się w ogóle zagrać ruch skoczek F3, dlatego, żeby troszeczkę może namieszać w głowie przeciwnikowi. Stwierdziłem, że nie będę grać żadnych Londonów, a znowu na E4 też nie chciałem wyciągać jakichś tam kart. Także zagrałem skoczek F3, nastąpiło skoczek F6, G3, G6, goniec G2, goniec G7. No i tutaj stwierdziłem, że zagram sobie D4 i bardzo możliwe, że przejdziemy do tych wariantów, które grywam zazwyczaj, ponieważ przeciwnik zagrał D5, ja zagrałem roszadę, nastąpiła roszada, C4, no i tutaj mamy w zasadzie dokładnie taką samą sytuację, jakbym rozpoczął od tych ruchów, a w zasadzie po tym ruchu. Mamy dokładnie taką samą sytuację, jakby się to zaczęło wszystko od ruchów D4, D5, C4, C6, no i tutaj gramy sobie dalej. I jeżeli chodzi o te pozycje, to to jest nic szczególnego, jeżeli chodzi o kolor biały. Nie mam tutaj jakiejś dużej przewagi, ale mam zawsze tę presję, że mój goniec będzie atakował te pionki, no i zawsze mogę gdzieś tutaj zbić, jeżeli przeciwnik wyjdzie gońcem, ja mogę zagrać hetman B3, atakować tutaj dość mocno, także wiedziałem, że jest całkiem spoko, wiedziałem, że tutaj mam różne możliwości, mogę zagrać skoczek E5, mogę zagrać skoczek C3, mogę zagrać B3, mogę nawet to zbić, wiem, że kiedyś patrzyłem właśnie na taki wariant, że jest bicie i po skoczek C3, skoczek C6 możemy zagrać skoczek E5, więc to była jedna z myśli, ale potem sobie stwierdziłem, nie ma co kombinować, zagraj skoczek C3. No i tu wiedziałem, że najlepsze jest prawdopodobnie bicie na C4, przeciwnik jednak zdecydował się zagrać ruch wieża E8, no i ja zagrałem skoczek E5, nastąpiło bicie, goniec E6, no i tutaj był taki pierwszy mój namysł, czy była pierwszy moment w partii, gdzie musiałem po prostu podjąć jakąś decyzję. W zasadzie tę decyzję to podjąłem trochę wcześniej, natomiast tutaj miałem kilka możliwości. Zastanawiałem się, czy chcę zagrać ruch B3. Żeby jak przeciwnik zbije, no to ja zbiję i te pionki są bardzo silne. Ale stwierdziłem, że raczej nie chcę zagrać ruchu B3, bo jak przeciwnik zagra tak, to mój skoczek tutaj wisi, no i wiecie, ten goniec się otwiera, mój hetman, jego hetman się otwiera, także stwierdziłem, dobra, no nie za bardzo ma to moim zdaniem sens i koniec końców zagrałem najbardziej naturalny ruch, czyli skoczek E5, natomiast musiałem trochę podumać, bo jeżeli oponent zagrałby tu skoczek D5, no to tutaj muszę jakąś decyzję podjąć. Nie mogę zagrać od razu E4, bo po biciu to jest sytuacja, której ja bym nie chciał. Moje pionki są fatalne, to, że mam parę gońców, nic mi nie daje, bo ten jeden goniec blokuje całe moje centrum. Także wiedziałem, że w ten sposób nie będę chciał grać i po ruchu skoczek D5 planowałem zagrać F4. I potem puszować te pionki. Oczyma wyobraźni widziałem tego typu pozycje, no i stwierdziłem, że to po prostu, wiecie, musi być dobre. Jeżeli to nie jest dobre, no to ja się nie znam na szachach. Komputer mówi, że nie jest dobre, ale do tego przejdziemy. Bo oponent zagrał skoczek D7, ja zagrałem F4, przeciwnik to zbił skoczek D5, no i tutaj jak widzicie mamy dokładnie tę samą pozycję, czyli nastąpiło E4, no i ja tutaj bardziej spodziewałem się ruchu skoczek B6, no i tutaj tak się zastanawiałem, w którą stronę będę chciał, żeby ta partia sobie szła. No i tutaj właśnie wiecie, nie wiem, czy zagrałbym D5, czy zagrałbym goniec F4, wszystkie te ruchy całkiem mi się podobały, natomiast przeciwnik tutaj zbił, ja zbiłem, no i tutaj zdecydował się zagrać ruch hetman B6 i do tej pory było całkiem ok, to znaczy czułem, że naprawdę będzie fajnie, mam bardzo silne centrum, no co prawda on może je jakoś atakować, typu dochodzić do ruchów C5 albo F6, ale moje podejście było takie, że w zasadzie cokolwiek przeciwnik tutaj nie zagra, to ja będę mieć dobrą odpowiedź, bo jak zagra ruch F6, to ja prawdopodobnie będę mógł to zbić i czymkolwiek przeciwnik nie zbije, no to moje pionki nadal są silne, a po biciu gońcem może nawet będę mógł zagrać E5, natomiast C5 to ja zawsze będę mieć ruch D5, no i wszystko jest w porządku. Także tutaj zagrałem ruch goniec E3 na taką mini pułapkę, natomiast to jest też taki ruch, który jest po prostu sensowny, no bo wyprowadzam swoją figurę, która nic nie robi. Pułapka polega na tym, że po tym ruchu mogę zagrać na przykład wieża B1, przeciwnik musi odejść i zdobywam figurę.
Więc przeciwnik bardzo szybko to widział. Zagrał wieża D8, nastąpiło hetman C2. W tym momencie cały czas wieża B1 jest bardzo silna, także oponent nie może tego zbić, ale przeciwnik gra hetman A5 i nagle stanąłem w takiej sytuacji, że niby wszystko jest dobrze, ale jaki ja mam znaleźć plan? Tutaj naprawdę zacząłem dużo rzeczy myśleć, znaczy nad wieloma rzeczami myśleć, no bo gdzie ja mam się w ogóle przebijać? Czy ja mam atakować po linii B? Czy ja mam może zagrać wieża F2? To był mój jeden z takich planów, żeby zagrać wieża F2, potem kiedyś wieżą tutaj, bronić po drugiej linii i jeszcze wywierać presję na linię F. Natomiast czy może jednak chcę zagrać ruch C4 i próbować dojść do ruchu D5? Koniec końców zdecydowałem się zagrać ruch C4, natomiast miałem świadomość, że jest to trochę ryzykowne, no bo przeciwnik teraz cały czas będzie mógł wywierać presję na tym pionku i kiedyś może to mu się przydać. Przeciwnik zagrał wieża C8 po to, że teraz jeżeli zagrałbym D5, to jak przeciwnik zbije, ja zbiję, to przeciwnik po prostu to bije i mój hetman na końcu jest niebroniony. Także widzicie, niby zawodnik niżej notowany ode mnie widział kombosy i widział takie obrony, chodzenie w kółko. Ja byłem przekonany, że przeciwnikowi tutaj będzie się grało źle i że będzie popełniał błędy, no bo on jest młody, on jest niedoświadczony i ja sam kiedyś byłem młody i ja wiem, że każdy chce atakować. A tutaj trzymam na nim tak pazury, a on wykonuje dobre ruchy. Wieża C8, bardzo dobry ruch. Ja dość szybko zagrałem wieża C1. Przeciwnik zagrał tutaj ruch wieża D8. No i tutaj dość długo, znaczy tutaj się po prostu zastanawiałem, znowu, w którą stronę chcę iść. Czy chcę zagrać ruch D5 od razu? Czy to w ogóle działa? No musiałem się zastanowić, ponieważ po biciu planowałem odbić tym. No i teraz jak przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik to zbije, to na końcu mam hetman F2. Jak przeciwnik sobie gdzieś odejdzie, no to ja mogę to zbić. No i wiecie, trudno jest ocenić taką pozycję. Takie pozycje są bardzo często trudne do oceny. Komputer mówi 0-0-0 oczywiście. Natomiast z praktycznego punktu widzenia, wiecie, niby ja atakuję, ale już trzeba brać pod uwagę jakiś ruch typu wieża F8. Wisi mi goniec. Także z daleka nie bardzo chciałem na to iść. Dodatkowo jeszcze, przeciwnik ma ruch goniec F5. No i ja tutaj liczyłem, czy warto jest zbić, zbić i zbić. No ale nie do końca mi się to podobało. Tu w ogóle komputer mówi, że oponent ma taki ruch. I po biciu po prostu daje szacha i tracę na końcu na E3. Więc widzicie, bardzo dużo takiego zamieszania. No i koniec końców stwierdziłem, dobra, zagram hetman F2, no i przeciwnikowi atakuje tego pionka, bo teraz już grozi D5 i jak przeciwnik odejdzie, no to traci. Więc po losowym ruchu ja gram po prostu D5, bicie, bicie i ten goniec musi gdzieś odejść i straci tego pionka za darmo. Więc tutaj oponent po prostu się obronił. I naprawdę było mi w tym momencie przykro, bo co ja mam robić dalej? No niby mam przewagę, ale kiedykolwiek ruszę pionka na D5, no to moje pionki się osłabią. Kiedykolwiek będę atakował po linii B, no to przeciwnik to pobroni. Zagrałem jeszcze hetman B2, oponent po prostu zagrał B6, no i teraz popełniłem troszeczkę błąd, ale to już było takie moje, nie wiem, zdenerwowanie, taki stres, że ja tu coś muszę zacząć robić, bo zaraz to przeciwnik będzie mnie atakował. Jak ja sobie zagram spokojne ruchy, no to przeciwnik nagle gra hetman A6, nagle może próbować dochodzić do ruchu C5, być może. Więc wiecie, stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, zagrałem ruch D5 i okazuje się, że mam bardzo dobrą pozycję, jeżeli przeciwnik nie wykona kilku bardzo dokładnych posunięć. Ale przeciwnik wykonał. Najpierw zagrał goniec D7, odszedł. Teraz, jak widzicie, jest tutaj takie nieprzyjemne związanie, więc ja zagrałem goniec D4. Teraz przeciwnik gra najlepszy ruch w pozycji, a mianowicie bicie. Ja musiałem odbić pionkiem. Myślałem, czy nie bić tak, ale po prostu optycznie, pomimo tego, że optycznie mi się to podobało, to nie podobała mi się sytuacja, w której przeciwnik ustawia sobie gońca na F5. Ja stwierdziłem, że wolę tutaj atakować po linii C, więc biłem tym pionkiem. Przeciwnik zagrał goniec H6 i to był ruch, którego w ogóle z daleka nie widziałem. No i on będzie chciał opanować linię C. Nie chciałem tego za bardzo bić, ponieważ pomimo tego, że komputer mówi, że to jest spoko, nie chciałem tego za bardzo robić, no bo stwierdziłem, że nawet jak zagram tutaj, to potencjalnie przeciwnik może zagrać goniec E8, a jak nie będzie chciał, no to po prostu wróci sobie wieżą. Także zdecydowałem się zagrać ruch wieża C3, przeciwnik to zbił, nastąpiło hetman C5, król H1 i wieża C8. I w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że to nie ja będę atakował, tylko to przeciwnik prawdopodobnie będzie atakował i że ja wcale mogę nie wygrać tej partii. Że wiecie, no niby wydawało się, że robię wszystko dobrze, ale no przeciwnik też robił wszystko dobrze i po partii powiem wam, ile błędów przeciwnik popełnił w tej partii. Ja zagrałem goniec B4. No i tutaj najbardziej spodziewałem się takiego ruchu. I
Początkowo z daleka policzyłem wariant, z którego byłem dumny, ponieważ zagram tutaj Hetman D4. Stwierdziłem, że przeciwnik to zbije, bo to jest darmowy pionek, ale teraz mam E6. I nawet jak, i wiecie, i tu bardzo dużo presji na przeciwniku wywieram, ponieważ po ruchu goniec G7 mogę to po prostu zbić, no i tutaj w zasadzie przeciwnika matuję, nie? Więc jest spoko. Po ruchu E6. Natomiast po ruchu E6, jak przeciwnik to zbije, to ja mam goniec C3, no i tutaj grożę matem, przed którym praktycznie przeciwnik nie ma obrony. Natomiast z daleka zobaczyłem, grając tu, że jak zagram goniec B4 i nastąpi ruch tak, i ja zagram tutaj, to przeciwnik ma wieża C4. I tu trochę liczyłem, czy ma sens zagranie ruchu E6. I jak przeciwnik bije, to ja gram tutaj. No ale na końcu oczywiście jest hetman C7 i to wszystko mi się nie zgadza. Więc wiedziałem, że po ruchu hetman C2 będę chciał jakoś zachować hetmany, no bo nie bardzo chciałbym wymieniać. Natomiast okazuje się, że ja tutaj muszę wymienić, jakby przeciwnik tak zagrał. Bo jak zagram na przykład hetman A3, to po ruchu goniec B5 przeciwnik ma jakąś tam przewagę. Być może ja bym na to poszedł, trudno jest mi powiedzieć, natomiast nie było dane nam sprawdzić, bo przeciwnik w całej tej partii moim zdaniem teraz popełnił pierwszy taki błąd. I to nie jest duży błąd, w tym sensie, że nadal pozycja jest remisowa, bo cały czas tutaj oscyluje wokół zera, ale daje mi jakieś tam szanse, bo on zagrał ruch hetman B5. Z takim planem, że po pierwsze może mi to atakować, po drugie grozi A5, po trzecie wywiera presję tutaj, po czwarte gdzieś ta wieża będzie mogła wchodzić do przodu, więc niby sensowny ruch. A po piąte nie mogę zbić na E7. Natomiast ja zagrałem A4. Przeciwnik to zbił, ja tu zbiłem na E7 i znowu oponent mógł zagrać ruch hetman C2, natomiast ja tutaj już wiedziałem, że mogę na przykład zagrać hetman D4 i wiecie, przeciwnik teoretycznie może mnie tak ganiać, natomiast ja za bardzo wymieniać figur nie będę chciał. Więc zagrałem ruch goniec E7 i nagle przeciwnik zagrał ruch wieża C2 i okazuje się, że jak ja odejdę gdziekolwiek hetmanem, na przykład, nie wiem, no załóżmy, no nawet nie bardzo mam gdzie odejść hetmanem. Powiedzmy, że odejdę sobie na przykład tutaj, to oponent już może myśleć o tym, żeby gdzieś święcić na G2. Że ten tu w ogóle komp podpowiada, że goniec H3 i koniec partii. Bo jak ja zbiję, no to tutaj oczywiście dostaję za kilka ruchów mata. Więc przeciwnik po ruchu wieża C2 prawdopodobnie myślał, że ta partia będzie szła w jego kierunku. No bo tutaj wszystko wydaje się być dobre. Natomiast to miałem zaplanowane. Wszystko to, co zrobiłem od ruchu goniec B4, hetman B5, czyli A4 i potem poświęcenie, zagranie ruchu goniec E7. Wszystko to miałem policzone i widziałem, że jak przeciwnik tutaj połasi się na wygrywanie, to mam bardzo silny ruch związany z poświęceniem hetmana i wygrywa on mi gierkę, a mianowicie ruch E6. No i teraz zostawiam swojego hetmana całkowicie niebronionego. A co więcej, jak przeciwnik mi to zbije, to ja nawet nie biję gońca. Tylko ja gram tutaj, jak przeciwnik odejdzie tutaj, to dorabiam sobie hetmana, a jak odejdzie tutaj, to po goniec G7 partia, mogę nawet wieżę dorobić, chciałem dorobić wieżę w tej sytuacji. Więc przeciwnik szybko się zorientował, że nie może tego bić, no a z drugiej strony jak nic nie zrobi, no to ma kłopoty, no bo ja grożę biciem tak czy siak. Więc przeciwnik obronił tutaj. Nie za bardzo mógł sobie pozwolić na takie bicie, ponieważ po ruchu hetman F6 grozi mat w dwóch ruchach, no i oponent ma lipę. Także zagrał on goniec A8, no i znowu, może pomyśleliście, że teraz easy, bo bicie i hetman F6, to mi się nie podobało, bo przeciwnik wróciłby hetmanem na E8 i wiecie, pewnie mam przewagę, pewnie jak zapuszuję te pionki, to wygram, ale lepiej jest przestawić posunięcia, nastąpiło hetman F6, łubu-dubu, no i tutaj miałem już całkiem policzonego mata, ponieważ wiedziałem, że jak dam szacha, przeciwnik zagra tutaj, ja dam szacha, przeciwnik zagra szacha, hetman F6 tu, no i teraz hetman F8, ważny ruch, po to, żeby dać goniec F6, H4. Huch! No i wygrałem partię. I wygrałem partię, dając mata pionkiem, poświęciłem hetmana, więc z jednej strony można by było sobie pomyśleć, to easy w sumie, ale z drugiej strony no, przeciwnik grał po prostu dobrą gierkę. Spytałem znajomych, znaczy w zasadzie to widzów na Discordzie, to mówi, że oponent do tej podstawki miał naprawdę dokładność typu 95%. Nie wiem na ile to jest prawda, nie zweryfikowałem tego, ale faktycznie sprawdzając tak z komputerem, to oponent nie popełniał błędów. Robił małe niedokładności, ale naprawdę jakby ktoś mi pokazał to, jak przeciwnik gra, nigdy bym nie powiedział, że on ma taki ranking. Raczej czułem się, jakbym grał, wiecie, z zawodnikiem o rankingu 2000, który coś na końcu podstawił, bo tacy ludzie też podstawiają. Także no jest jeden z jednego i bezpośrednio po partii czułem się źle. W tym sensie, że miałem takie, kurde, Tomeczku, no musisz wygrywać z tymi zawodnikami bez jakichś większych problemów. Ale jak zobaczyłem, że no ja grałem dobre ruchy, przeciwnik grał dobre ruchy, no to co, no to dobra partia przeciwnikowi wyszła, mi też nie wyszła zła. No i cóż, zobaczymy. Drugą partię gram
w ten dzień, w który nagrywam, natomiast będę wrzucać partie codziennie, żebyście też nie mieli masy filmów naraz. Także miłej majóweczki, no i czekajcie na jutro, na kolejny filmik, także nara!